6 stycznia 2012 roku. Święto Trzech Króli. Tymi drzwiami wyjdą uczestnicy pierwszej edycji Orszaku Trzech Króli w Bielsku-Białej. Proszę Państwa, cała Polska, to znaczy 20 dużych, znaczących miast w Polsce, bierze udział w tej wielkiej, świątecznej uroczystości. Trzej Królowie to taka okazja do tego, aby ci najmłodsi ze szkół podstawowych spotkali się po prostu na przestrzeni kultury, tradycji, kolędowania i takich przeżyć religijnych, które chcemy im zaoferować. 6 stycznia o 11 tu w tej katedrze rozpocznie się msza święta specjalnie przygotowana dla dzieci, prowadzona przez dzieci, a potem o godzinie 12 tu na placu przed katedrą układamy się w Orszak Trzech Króli. W tym roku nie będzie zwierzątek. Były takie pytania internetowe, czy będą zwierzątka? Nie, w tym roku nie. W roku następnym już wiemy, że z Istebny zgłosiła się grupa pasterzy, tak to nazwijmy, hodowców, którzy chcą nam przeznaczyć 40 owiec, żeby tędy przeszły. Będą też baranki, będą wielbłądy, będą lamy, ale to za rok. A w tym roku pójdziemy trasą następującą. Stąd, z katedry, udamy się w kierunku sądu, przejdziemy koło Kościoła Trójcy Świętej i na rynku w Bielsku-Białej około godziny 12:30 rozpocznie się koncert zespołu Dzień Dobry z udziałem zespołu Beskid. Będzie tam cała grupa aniołów i zaraz o nich powiem coś jeszcze. Na razie chciałem podziękować organizatorom, czyli Biuro Promocji Kultury i Sportu Kurii Diecezjalnej i Rada Ruchów Katolickich też naszej diecezji. To są inicjatorzy tego spotkania. Chcemy też podziękować sponsorowi ogólnopolskiemu, firmie Lotto, która wspiera jak może wszystkie akcje związane z Orszakiem Trzech Króli. Teraz wracamy do programu. O 11 msza święta. O 12 tutaj Anioł Pański. Przechodzimy dookoła i 12:30 będziemy koncertować na rynku z zespołem Dzień Dobry. To nie jest akcja bezcelowa, to jest akcja, która sprawić ma, żeby ci najmłodsi nie zapomnieli o kolędowaniu, o śpiewaniu polskich kolęd. Będziecie Państwo mieć śpiewniki, mamy ich 800. Mamy 1000 koron, ponieważ to Państwo założycie korony na swoje głowy. Jako królowie pokłonicie się tam, w naszym żłóbku. Wymyśliliśmy sobie, że nasza rodzina, tegoroczna rodzina święta, to dzieci specjalnej opieki ze Stowarzyszenia Serce dla Serca. Także aniołowie tego świata to dzieci niepełnosprawne. Namawiamy Państwa do przybycia. Chodźcie, przyjdźcie, weźcie swoje pociechy. Nie szkodzi, że nie będą przebrane. Dlatego, że trzy kolory, niebieski, czerwony i zielony, to jest tylko metafora Europy, Azji i Afryki. Natomiast Państwa dzieci dołączymy do całego orszaku i pójdą pod Waszą opieką razem z nami kolędując. Bo przecież chodzi generalnie o to, żeby Bóg się rodził, żeby ta historia, prawdziwa historia nie zaginęła. A to hasło Bóg się rodzi niech pozostanie w naszych sercach, w naszej pamięci. Zatem 6 stycznia w katedrze o godzinie 11 msza święta, a o 12 ruszamy. Pierwsza edycja Orszak Trzech Króli w Bielsku-Białej. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.